no need to fight tonight, tonight. Hej, hej, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku z Metamorfos. Tak, doszłam do wniosku, że właśnie te odcinki z Metamorfos będą pojawiały się dość często, póki jeszcze tworzycie mi simów, bo trochę tych simów przybyło nam znowu, po raz kolejny, po odcinku. Także, no widzicie, było ostatnio chyba tylko te dwa rządki, a już mamy, o proszę, i tu nawet się pojawiła jakaś simeczka z dzieciątkiem, a tutaj się pojawili chłopcy, też bardzo fajnie właśnie, bo mówiłam wam, że nie muszą być tylko same babeczki. No, ale tak, zrobiliśmy Odanax, zrobiliśmy panią Borowik, ale ostatnio mówiąc obiecałam właśnie, że zrobię do listka 202, czyli Karolinę, w kolejnym odcinku, także też tak właśnie zrobię. Dzisiaj przerobimy sobie naszą Karolinę. Karolina to młoda dziewczyna, która studiuje medycynę. Stwierdziła, że chce zmienić swój styl, więc udała się do Korci. Z modów jest tylko skin. No dobra, zobaczymy, czy mam tego skina. Nie wiem, wątpię pewnie. Ale dobra, popierzmy Karolinę. Zamieńmy, bo tam ktoś nam się inny wylosował. Obiektos usunięty, więc podejrzewam, że nie mam tego skina. Sama nie wiem już. Może i... Dobra, czekajcie, pobierzemy ją jeszcze raz. O tak, okej. Okay. No i dobra, w następnym odcinku już będziemy szli po kolei. Czyli następny odcinek to będzie pani Nowak od Bananowy Boss. A dzisiaj właśnie robimy Karolinę od Doriska 202. Także jakby ktoś chciał sobie symeczkę zobaczyć, to właśnie wchodzimy do Riski na konto. Dobra, no i później widzicie, jak macie w kolejkę, tak właśnie będziemy szli po kolei. Także zachęcam was do wrzucania właśnie swoich simeczek, żebyście... A tutaj co? Tutaj przyjaciółka świata, mol książkowy, ambitna i dobra. Spójrzmy się, przyjrzyjmy jej. Taka bardzo ładna simeczka w sumie. Fajnie, że ma piegi. To też coś ciekawego. Aha. Dobra, rozbierzemy cię trochę, dobra? Pokaż się tutaj nam. Tak, właśnie tak się prezentuje nasza Karolina. No dobra, to co? Nie będę więcej gadać. Ostatnio trochę sobie modów popobierałam, więc może coś tam nowego mi się przytrafiło. Bo... Czekajcie, twarz i karnacja. Nie, to nie ten. O, sylwetce. Ja chciałam zobaczyć, czy mam... Jezus, no. Chciałam zobaczyć, czy mam tego skina, nie? Czekajcie. Już ja nie pamiętam, gdzie to... Ja nie mało używam skinów i nie pamiętam, gdzie one się znajdują. Dobra. W każdym bądź razie... To chyba w detalach. No właśnie. Także o, cicho. To ja, czyli że ja mam tego skina, tak? A tutaj jakieś nowe popobierałam. Także no. Czyli wychodzi na to, że jest. No dobra. Dobra, ja się nie rozdrabniam, tylko... Tylko przechodzę do rzeczy, także tak, przerabiamy dzisiaj Karolinę i no, zaraz zobaczycie, jak mi to wyszło. We'll be right back.
Okej, okay, no i jestem z powrotem. Tak jak widzicie właśnie, tak się prezentuje nasza Karolina Banaś. Tak, tak to się prezentowała wcześniej, czyli tak wyglądała przed metamorfozą, dla przypomnienia. I w ogóle zobaczymy jej stroje, bo ja nie patrzyłam jej strojów. Tak, codzienne miała dwa, taki i taki. Wizytowy miała taki, sportowy taki, do snu taki. Widocznie może coś mi tutaj nie ma, albo po prostu nie było. Na imprezę, no i do pływania, coś takiego. A po moim metamorfozie wygląda tak. Nie mogłam przeżyć. Jak zobaczyłam, że ma piegi, to nie mogłam przeżyć. Musiałam z niej zrobić rudzielca z zielonymi oczami. Także tak się prezentuje. Ta fryzurka jakoś tak do niej najbardziej mi pasowała. I w ogóle myślę, że ładna. Ładna simeczka z niej wyszła. No tak. Także tak z bliska właśnie, jak widzicie. Oczywiście wszystkie mody macie w komentarzu albo w opisie. Drugi strój jej na co dzień, trochę zmieniłam tutaj jej makijaż. Ale pierwszy strój to ma taki właśnie, widzicie. Spodnie, bluzka i sobie adidaski, tak właśnie na luzie, tak żeby sobie wyjść gdziekolwiek. A drugi strój ma taki właśnie już taki bardziej w takiej sukience, długi, w koturnach. Tak myślę, że fajnie, że pasuje do niej taki styl. Właśnie mi się spodobało. I właśnie pierwszy to taki właśnie kolorek. Ona jest bardzo szczupła. Było strasznie ciężko mi jakoś tak coś dobrać do niej, żeby ona ładnie wyglądała w tym, bo jest bardzo właśnie taka szczuplutka. No, wizytowy ma taki. To sukienka bardzo mi się podoba. Pobrałam właśnie ją ostatnio, tak samo te buty. Tutaj jej zmieniłam trochę fryzurkę. Nie wiem, czy do końca jej pasuje, ale tak zmieniłam, żeby było coś innego. Z takim właśnie, i dała mi to sukienkę z takim właśnie wyciętym tutaj dekoltem. Włosy do przodu, to już nie musiałam jej tutaj żadnych dawać tych. Ale bardzo ładna ta sukienka, strasznie mi się podoba. Dalej to sportowy, to taki widzicie, o, taki zwykły sportowy strój. Do snu dodała mi też taką bieliznę, bo też dużo pobrałam ostatnio właśnie takich, jak widzieliście, strojów kąpielowych i w ogóle bielizny. Do snu dała mi coś takiego właśnie. Na imprezę dała mi taki właśnie jakby dwuczęściowy strój, taka sukienka, nie wiem, i dała mi z takimi grubymi obcasami właśnie buty. O tak, myślę, że nawet ładnie, myślę, że jej pasuje, no. Chciałam jej dać jakieś tutaj, widzieliście, na szyję coś, ale jakoś tak mi nic nie pasowało, więc zostawiłam tak, jak jest. No i właśnie na babasem tutaj trochę te włosy kolorem się pewnie różnią, no ale trudno, już z modów to wiecie, że nie dobiorę identycznego odcienia. No i tutaj właśnie jeden z tych moich strojów, które ostatnio pobrałam, także tak się prezentuje nasza Karolina. No i tak się prezentuje w tym codziennym stroju. Mi się wydaje, że spoko. Podoba mi się właśnie. Taka simka właśnie charakterystyczna. I bardzo ten pasują do niej te kolory, bo przemalowałam jej włosy na rudy. No tutaj ma brąz taki ciemny. A właśnie, a ja ją przemalowałam. Wzięłam ją i przemalowałam na rudo. I tak, ma zielone oczy teraz, soczewki założyła. Także tak to wygląda. No, także piszcie mi, co sądzicie o tej simeczce. Czy metamorfoza na plus, czy raczej nie? Czy bardziej wam się podobała wersja sprzed metamorfozy? Dajcie znać, co sądzicie i oczywiście podsyłajcie. Zachęcam do podsyłania simeczek do galerii dla mnie, właśnie do metamorfoz, hashtag korcia. I możecie sobie swoje simeczki mi udostępniać, bo jak widzę, właśnie dużo osób się zainteresowało tą serią, także cieszę się bardzo, bo właśnie dużo mam teraz simek do nagrywania, odcinków i w ogóle simów. Właśnie przypominam wam, że nie muszą być to tylko simeczki, dla mnie właśnie fajnie, żebyście robili też jakieś małe dzieci, nastolatków, czy może nawet starsze osoby, ale chodzi mi o mężczyzn, nie o kobiety, nie same właśnie płci żeńskie, ale też męskie. Widziałam właśnie, widzicie, że mamy tylko póki co jednego facetcika z właśnie dzieciątkiem. Także wiecie. Także zachęcam was do tworzenia takich simów dla mnie. Piszcie w komentarzach, jak podobała wam się ta metamorfoza, bo moim zdaniem właśnie bardzo ładna simeczka nam tutaj wyszła. No, także już ja nie gadam, tylko właśnie zostawiam was z komentarzami i właśnie żebyście wysyłali mi simeczki. Także dziękuję wam za obejrzenie. Trzymajcie się, kciuki w górę, zapraszam was na jeszcze na grupę, bo zapomniałam ostatnio was zaprosić. Zapraszam was na grupę na Facebooku, gdzie jesteśmy, Korciaki się nazywa, oczywiście link będzie w opisie. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to bardzo, bardzo was zapraszam, bo tam też daję zdjęcia z rozgrywek i tak dalej. Także zapraszam was na grupę i na moją stronę, czyli Korcia też, bo no jest nas coraz więcej, także tutaj, także chciałabym, żeby na Facebooku też nas było więcej. No, także zapraszam was serdecznie. No a teraz się z wami żegnam, buziaki i pa pa!